Nazywam się Krystian Herba, od 27 lat trenuję trial rowerowy. Jestem 6-krotnym rekordzistą Guinnessa w zdobywaniu na rowerze najwyższych budynków na świecie. Od kilku dni miałem okazję testować Suriona, czyli elektryczny motocykl, choć czasem się zastanawiam, czy bliżej tej maszynie do motocykla, czy może do roweru. Była to bardzo fajna przygoda, bo technika jazdy, jaką trzeba zastosować na Surionie, jest zupełnie inna niż ta, którą na co dzień używam jeżdżąc na rowerze, ale jest jednak sporo podobieństw, jak na przykład utrzymywanie równowagi czy balansowanie ciałem i na Surionie, i na rowerze jest bardzo podobne. Nigdy nie zdecydowałbym się na zakup motocykla crossowego, bo jak dla mnie jest za ciężki. Mój rower waży 7 kg, więc przesiadka na maszynę, która waży ponad 100, no nie bardzo by się sprawdziła. Natomiast Surion myślę, że jest takim rozwiązaniem trochę pomiędzy. Lubię freeride na rowerze, ale Surion daje trochę więcej możliwości, których rower nie daje, więc myślę, że to może być dla wszystkich freeride'owców i ludzi, którzy szukają wrażeń na dwóch kółkach, bardzo fajna alternatywa. Damn, son, where'd you find those?